Witamy Was w kolejnym filmie. Dzisiaj przedstawimy Wam smycze dla psów. Na początku smycz Julius K9 dla psa antypoślizgowa z uchwytem, z rączką. Jej największą zaletą jest to, że jest podgumowana, dzięki czemu nasz uchwyt jest pewniejszy. Jest stworzona z gumy przeplatanej z tkaniną, przez co nie pali rąk, kiedy pies nas nagle pociągnie, co zdecydowanie zwiększa komfort naszych spacerów. Poza tym jest naprawdę bardzo lekka i łatwo też ją zwinąć wokół ręki, zgiąć, jeżeli chcemy psu skrócić smycz. Jest starannie wykonana, ma mocny karabinczyk i nadaje się zarówno dla mniejszych, jak i dla dużych psów. Kolejna smycz to Julius K9, smycz dla psa antypoślizgowa regulowana. Jest ona, tak jak poprzednia, wykonana z gumy połączonej z tkaniną, dzięki czemu nie pali rąk. Przyda nam się taka smycz w momencie długich spacerów, a także wtedy, kiedy chcemy, aby nasz pies szedł blisko nas, na przykład w jakichś zatłoczonych miejscach. Wtedy sprawnie i szybko możemy przepiąć karabinczyk na dalsze kółeczko, tym samym skracając smycz. Jest ona również bardzo trwała, mocna i jest nieco cięższa niż wcześniejsza, dlatego przeznaczona jest dla większych psów. Znajdziecie ją w naszym sklepie w długości około 2 metrów. Kolejna smycz to smycz z firmy AmiPlay, również regulowana. Jej cechą charakterystyczną jest to, że na taśmę nośną, czyli tą z tyłu czarną, jest naszyta ozdobna taśma, akurat tutaj to jest czerwona ze wzorem w pieski. Wzorów jest bardzo dużo. Te smycze przeznaczone są dla psów małych, średnich oraz dużych. W naszym sklepie znajdziecie je zarówno w różnych długościach, jak i szerokościach. I tak jak poprzednia smycz, przyda nam się wtedy, kiedy możemy dać psu trochę wolności, wtedy możemy ją wydłużyć, jak i wtedy, kiedy pies idzie w ruchliwym miejscu i chcemy, by szedł blisko nogi, wtedy przypinając karabinczyk, możemy po prostu ją łatwo skrócić. Tutaj kolejna smycz również firmy AmiPlay, także jest regulowana, natomiast jest ona odblaskowa, więc zamiast tej czerwonej tasiemki ma naszytą taśmę odblaskową, dzięki czemu odbija ona światło, kiedy jest ciemno i psa lepiej widać. Tutaj smycz lina dla psa antypoślizgowa Julius K9 bez uchwytu. Jest ona, tak jak poprzednie smycze z tej firmy, wykonana z gumy połączonej z tkaniną, dzięki czemu nie pali rąk.
Nie ma ona na końcu rączki, natomiast ma wygodny pasek, który możemy owinąć sobie wokół ręki. Lina ta jest dostępna w różnych długościach. Ta, którą pokazuję, to jest długość 5 metrów. I przyda nam się ona wtedy, kiedy jesteśmy z psem w nowym miejscu i nie chcemy go spuścić ze smyczy, ale chcemy dać mu trochę wolności, jak i na przykład podczas nauki przywoływania lub też treningów posłuszeństwa. A kolejna smycz to jest smycz dla psa Flexi. Dzięki niej możemy dać psu trochę swobody, dzięki rozsuwanej taśmie, która jest bardzo mocna, ta, którą teraz widzicie, jest przeznaczona dla psów do 25 kg, ale również możemy psu, o właśnie tutaj mamy gościa, również możemy psu tą wolność skrócić, właśnie poprzez blokadę, jeżeli nie chcemy, by pies podszedł do innego psa, czy nie chcemy, by podniósł z ziemi kawałek jedzenia, możemy szybko zareagować. Tutaj kolejna smycz Flexi dla psów dużych do 50 kg. Ma bardzo mocną taśmę. Jest ta taśma zabezpieczona przy karabinczyku specjalnym okuciem. Te taśmy charakteryzuje się tym, że mają bardzo wygodną i miękką rączkę i również jak poprzednia ma tutaj blokadę. Pokazujemy Wam smycz Linę Camon. Jest bardzo wytrzymała, wykonana z nylonu. Jej wygląd został zainspirowany linami wspinaczkowymi. Jest pleciona z trzech różnokolorowych linek. W naszym sklepie dostępna jest w dwóch kolorach, o różnych długościach i różnej średnicy. Jest bardzo wytrzymała, mocna i jest przeznaczona dla psów dużych i silnych. Na koniec przedstawiamy Wam dwójnik firmy Julius K9, rzecz bardzo przydatna dla właścicieli dwóch psów. Jest wykonana z mocnej taśmy, na którą naszyta została tasiemka fluorescencyjna, dzięki czemu widać nasze psiaki po zmierzchu. Dołączone są do niej dwa mocne karabinczyki i kółeczko na górze, do którego przyczepiamy naszą smycz i dzięki temu mamy jedną wolną rękę.